Proszę Państwa, jeszcze nie zdążył się zakończyć, nie zdążyła się zakończyć sodomia pojednania polsko-ukraińskiego, a już rozpoczął się w Wilnie szczyt NATO. Zanim przejdę do omawiania tego szczytu, to kilka słów poświęcę sodomii pojednania polsko-ukraińskiego. Otóż to przedstawienie składało się z dwóch aktów. Właściwie z dwóch i pół. Pierwszy akt miał miejsce w Katedrze Warszawskiej, w której jego ekscelencja arcybiskup Gądecki ze swoim grekokatolickim odpowiednikiem, arcybiskupem Światosławem Szewczukiem, arcybiskup Gądecki wygłosił bardzo buńczuczne przemówienie, w którym między innymi domagał się, żeby sprawców tych nazwać po imieniu. Domagał się, ale sam nie nazwał. Nie wiem dlaczego, czy mu ktoś zabronił, surowo powiedział tam jakiś: wy, Gądecki, uważajcie, nie nazywajcie żadnych sprawców po imieniu. Najwyżej możecie się domagać, żeby ktoś inny ich nazwał po imieniu, ale nie wiadomo kto. No więc arcybiskup Szewczuk, jak to usłyszał, to całą resztę przemówienia jego ekscelencję arcybiskupa Gądeckiego wysłuchał, że tak powiem, bez komentarza. Natomiast od siebie tam dodał parę słów, między innymi, że o obopólnych ranach. Znawcy zagadnienia twierdzą, że nawiązywał w ten sposób do podobno autentycznego przypadku, kiedy to jakiś rezun, zażynając Polaka, przypadkowo skaleczył się w rękę. No więc rany obopólne oczywiście. Widać, że to przedstawienie pod tytułem Sodomia pojednania polsko-ukraińskiego no, nacechowane było sporą porcją hipokryzji. Natomiast drugi akt tego przedstawienia odbywał się w katedrze w Łódzku. No i tam pan prezydent Andrzej Duda statystował w tym przedstawieniu, bo główną rolę odgrywał prezydent Zełenski. Prezydent Zełenski zaszczycił to przedstawienie swoją obecnością, ale ani słowem się nie zająknął o ekshumacji, ani słowem się nie zająknął o upamiętnieniu tych ofiar rzezi wołyńskiej, tylko tam wyraził się o niewinnych ofiarach, że tu trzeba niewinne ofiary, tak jakby jakieś ofiary były winne. No to widać wyraźnie, że pan prezydent Zełenski nawet na krok się nie odchylił, nie cofnął od oficjalnego stanowiska ukraińskich władz, że w 1943 roku na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej trwała wojna domowa. No jak wojna domowa, to oczywiście nie ma żadnych sprawców, których by po imieniu trzeba nazywać, więc dlatego i niestety obawiam się, że i jego ekscelencja też może podświadomie, bez swojej wiedzy i zgody, ale nie ośmielił się żadnych sprawców nazwać, być może dlatego, że ich nie było. No i w tej sytuacji te nawoływania, żeby tam przebaczyć, trochę w pustkę trafiają, dlatego że nie ma komu przebaczać. Nikt się nie poczuwa do żadnej skruchy. W związku z tym nikt nie uważa się za winowajcę. Nie ma komu przebaczać. Możemy najwyżej prosić o przebaczenie, no ale nie wiem, czy pan prezydent Duda na razie by się ośmielił na taki krok. No ale Stanisław Lem pisze w Głosie Pana, że nawet konklawę można doprowadzić do ludożerstwa, byle postępować cierpliwie i metodycznie, więc kto wie, czy pan prezydent, jak pan,
prezydent Zełenski i prezydent Biden nad nim trochę popracują, to pan prezydent Duda też być może nawet wystąpi z inicjatywą zbudowania pomnika Stefana Bandery przed odbudowanym Pałacem Saskim. Ten Pałac Saski jeszcze nie jest odbudowany, ale podobno ma być. No i myślę, że w ramach pojednania Sodomii, pojednania polsko-ukraińskiego, to taki pomnik Stefana Bandery przed Pałacem Saskim akurat by pasował. Proszę Państwa, wróćmy do szczytu NATO w Wilnie. Otóż sprawa ukraińska, no chciałem powiedzieć, że go zdominowała, ale nie zupełnie. Między innymi z tego powodu, że właściwie ten szczyt NATO został zwołany, żeby przekonać wszystkie państwa Sojuszu Atlantyckiego do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej, bo z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych ta kwestia wydaje się w tej chwili wysuwać na plan pierwszy. No i dlatego w tym szczycie wileńskim uczestniczyli nie tylko członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale również inni wasale Stanów Zjednoczonych z Dalekiego Wschodu i z Australii. No widać wyraźnie, że tu priorytety się przesuwają, przesuwamy akcenty i tak dalej. No ale coś tam dla Ukrainy trzeba było zrobić, proszę Państwa, więc wprawdzie prezydent Biden jeszcze przed rozpoczęciem szczytu NATO w Wilnie powiedział, że przyjmowanie Ukrainy do NATO byłoby przedwczesne, no ale coś trzeba było, jakiś gest trzeba było pod adresem Ukrainy uczynić, no i uczyniono. Chodzi o to, że Ukraina nie została wprawdzie zaproszona do NATO, ale obiecano jej, złożono jej rozmaite zapewnienia i obietnice, że to jak spełni określone warunki, jak się wojna skończy, no to wtedy porozmawiamy. Proszę Państwa, wojna jak się skończy? No wojna mogłaby się skończyć, ale bardziej prawdopodobne, bo w tej chwili widać, że ukraińska kontrofensywa, o której tam się mówiło przez ostatnie miesiące, jakoś nie może się rozpocząć. Tam wprawdzie władze ukraińskie się przechwalają, że tam wyzwoliły 24 kilometry kwadratowe, ale innym razem mówią, że 160 kilometrów kwadratowych. No to jak na taką wielką kontrofensywę, to te tereny wyzwolone nie są duże. No, widać wyraźnie, że ta kontrofensywa ukraińska zamiera, właściwie spaliła na panewce, w związku z tym najbardziej prawdopodobne wydaje się zamrożenie konfliktu. No dobrze, ale czy zamrożenie konfliktu można będzie uznać za zakończenie wojny? No tego jeszcze nie wiemy, ale bardzo możliwe, że nie, dlatego że wojna musi zakończyć się pokojem. Każda wojna toczy się o pokój, a zamrożenie konfliktu to jeszcze niepokój. No, ale w każdym razie przynajmniej działania wojenne by wtedy ustały, z wyjątkiem jakiejś tam pukaniny tu i ówdzie. Proszę Państwa, no więc widzimy, że ta potraktowanie Ukrainy było takie niezbyt, że tak powiem, zadowalające. No więc prezydent Zełenski w pierwszej chwili dał wyraz swojemu rozczarowaniu, a nawet rozgoryczeniu, no ale widocznie później ktoś starszy i mądrzejszy musiał z nim porozmawiać i powiedzieć mu: wiecie, rozumiecie, Zełenski, wy tu się cieszcie, że żywy, zdrowy,
bo inaczej będzie z wami brzydka sprawa. No i prezydent Zełenski już z większym optymizmem, już był zadowolony, tam z pewny, ale no gdyby Ukraina dostała zaproszenie do NATO, no ale nie dostała. W związku z tym, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Proszę państwa, tym bardziej prezydent Zełenski nie może narzekać, że jak ostatnio władze ukraińskie trochę chyba lekkomyślnie ujawniły, że Ukraina ma rekordowy poziom rezerw dewizowych, ponad 30 miliardów dolarów. No wyobrażam sobie, jak tam oligarchowie ukraińscy muszą ręce zacierać z radości, ale ta nadwyżka rezerw dewizowych rekordowa jakoś nie przekonuje obywateli Ukrainy, którzy zwiewają stamtąd jak tylko mogą. No i widzimy chociażby na ulicach polskich miast, miasteczek, tłumy Ukraińców się tam roją i to przeważnie młodzież płci obojga. Również taka, która płci męskiej, która powinna tam być w wojsku, no a nie jest. W takim razie jest bardzo prawdopodobne zamrożenie konfliktu również z tego powodu, że bardzo możliwe, że Ukraina nie dysponuje rezerwami ludzkimi, które pozwalałyby na rozpętanie takiej kontrofensywy, a w przypadku takiej kontrofensywy, no to straty by były duże. Proszę państwa, pan to pokazuje, ta historia szczytu wileńskiego i, że tak powiem, zawiedzionych nadziei prezydenta Zełenskiego mniej więcej pokazuje to, jak sytuację pana mecenasa Romana Giertycha. Otóż pan mecenas Roman Giertych niedawno był przedmiotem takiej publikacji w Gazecie Wyborczej autorstwa samego Adama Michnika. Adam Michnik wystawił panu mecenasowi coś w rodzaju świadectwa koszerności, tam zaświadczając, że on doznał tu przemiany i tak dalej, i wyrażając nadzieję, że gdyby jeszcze trochę tak nad nim popracować, no to kto wie, czy by nie zaakceptował związków partnerskich. No i tu wydawało się, że wszystko jest na najlepszej drodze, żeby pana mecenasa Giertycha przyjąć do grona autorytetów moralnych. No ale nie, tu pan redaktor Michnik, sam pan redaktor Michnik nadział się na kontrę, na polemikę, której autor tam dowodził, że nie, że tu jeszcze w kwarantannę trzeba przedłużyć panu mecenasowi Giertychowi, żeby trochę tam jeszcze pobył w ciemnościach zewnętrznych otaczających Olimp, gdzie autorytety moralne pijają sobie z dzióbków nektar i ambrozję. Widzimy, że nie jest łatwo dołączyć do grona autorytetów moralnych, no bo prezydent Zełenski musi zadowolić się zapewnieniami. No muszę tutaj przypomnieć, że Ukraina zapewnienia po raz pierwszy dostała w 1994 roku. No a skoro raz już ją tam zapewniono, to dlaczego? Co to komu szkodzi, żeby zapewnić ją jeszcze raz? Także szczyt NATO, jak widzimy, kończy się zgodnie z przewidywaniami. A dlaczego? A dlatego, że w Stanach Zjednoczonych zbliżają się wybory prezydenckie, co prawda dopiero w przyszłym roku, w listopadzie, ale już teraz podnoszą się tam głosy wyrażające obawę, czy takie zaangażowanie amerykańskie w sprawę Ukrainy to był najlepszy pomysł. No i pojawiły się takie informacje, że byli dyplomaci amerykańscy prowadzą jakieś poufne rozmowy z rosyjskim ministrem Ławrowem. W związku z tym na mieście pojawiły się fałszywe pogłoski, że Amerykanie, którzy w 2014 roku kupili sobie Ukrainę za 5 miliardów dolarów, teraz kombinują, jakby tu ją
korzystnie sprzedać. No i zobaczymy, niezależnie od tego, jak się zakończy i kiedy szczyt NATO w Wilnie, zobaczymy, jak się będzie rozwijała tam sytuacja.